Dzień dobry panie i panowie, Rafał z tej strony. Kończą się wakacje, mamy ostatnie dni i kto latał podczas tych wakacji, to ma naprawdę super ujęcia. Ja dzisiaj chciałem z wami przejrzeć i dokonać takiego przeglądu właśnie tych najciekawszych moich sesji, które zrobiłem. Dajcie znać w komentarzu, czy wam też wyszło parę sesji. I zrobimy sobie taki ranking od 5 do 1, od tych ciekawych do najlepszych, jakie robiłem, i powiem wam mniej więcej, jaka była specyfika, czyli co tam się wydarzyło pod tych sesji, czym latałem, jakie środki wyrazu zastosowałem i jaki efekt osiągnąłem. Zatem let's go! Numer 5 to jest kilka sesji, które albo wyniknęły zupełnie spontanicznie, albo nie nastawiałem się nawet na to, że osiągnę jakiś fajny efekt, ładne ujęcia. I te sesje to jest między innymi sesja o zachodzie słońca z Maca, gdzie ćwiczyłem Mavica 3 i Zoom. Bardzo fajnie to wyszło. Jestem zaskoczony, że tak ładnie to wyszło pod słońce, pod światło. To jest numer 1. Na pewno konie, gdzie Mini 3 Pro latałem tuż nad końmi i one się w ogóle nie bały. Tak pięknie w pełnym galopie sobie na pastwisku pomykały. To było świetne. Na pewno sesja z kolegą, który biega i startuje w zawodach Spartan Race. To było też bardzo fajne, dlatego że ćwiczyłem i ujęcia pionowe, i poziome, i active track, i latanie przed nim podczas biegu dosyć nisko. Fajnie, bo wyszło to w 4K w 50. Ten montaż był naprawdę przedni. Do tego jedna sesja z traktorem była mocna. Miałem wtedy Bob 57, czyli 6-calowy quad. Naprawdę dobrze. I wtedy stosowałem Hero 10, tą, którą dzisiaj nagrywam. Ładnie to wyszło, jestem mega zadowolony z tego traktoru. Latałem bardzo blisko, pogadałem z tym operatorem, zgodził się i to była jedna z takich ciekawszych sesji, które zrobiłem tego lata. Robiliśmy też dwie sesje, jeszcze kombinację pustyni plus do tego starówka rynek na Wolkuszu. To było ekstra, dlatego że to było po zachodzie słońca. Nie wszystko wyszło mi tak, jakbym chciał, dlatego że miałem albo kiepsko ze stabilizacją, albo inne techniczne rzeczy, bo tam latałem małym dronem rozebranym, z rozebraną kamerą Hero 9, więc latałem Pawo 30, maluszek, spisywał się w miarę. Z efektów jestem średnio zadowolony, ale to też jest duży potencjał. Widzę potencjał w takich sesjach, kiedy zapalają się światła w mieście, kiedy robi się naprawdę już ładnie. Na miejscu czwartym mógłbym wyróżnić trzy sesje, które robiłem tego lata we wnętrzach. One były bardzo fajne, dlatego że miałem dostęp do bardzo też dobrych, naprawdę bogactwa, jeżeli chodzi o wnętrza. Była jedna restauracja, gdzie filmowałem przed uruchomieniem jej, przed otwarciem o 8 rano. Fajnie się tam latało, trochę było wiatru i trochę światło świeciło za mocno, słońce było nisko, więc nie wszystkie ujęcia wyszły mi tak, jakbym chciał, ale i tak doświadczenie było bezcenne i uważam, że jest duży potencjał. Też latałem tam Pawo 30 z Hero 9 rozebranym i wszystkie te konfiguracje mniej więcej wyglądały tak samo. Jeżeli chodzi o następną sesję, to na pewno w hotelu w Krakowie na terenie lotniska, czyli Hilton Balice. Ekstra się tam latało. Mieliśmy zarówno recepcję, jak i restaurację, bar połączony i część konferencyjną. Tam musiałem sobie trochę pomóc, bo balans bieli przestrzeliłem. Nie była to idealna pod kątem technicznym i ustawień sesja, bo też ją robiłem o 5 rano i robiłem ją z marszu zupełnie, będąc przejazdem w Krakowie. Ale mimo wszystko jest to ciekawy obiekt i postaram się jeszcze powtórzyć tę sesję, żeby mieć lepszą kamerę, na przykład Hero 10 rozebrane, plus do tego lepsze ustawienia, balans bieli, czy klatkaż, czy nawet pole widzenia, czy szerokie, czy L, bo to jest mega ważne przy filmowaniu, w zależności od tego, co się robi. Także kąt kamery jest bardzo istotny. Tutaj jest dużo takich niuansów. Ciężko to zrobić po prostu z marszu, trzeba się mega przygotować, posprawdzać i czasami zajmuje to po prostu dłużej. Natomiast trzecia fajna sesja w tym punkcie czwartym we wnętrzach to jest klub fitness. Nie robiliśmy tutaj specjalnych układów takich, że ludzie ćwiczą, tylko wszystko było spontanicznie. To było podczas święta, kiedy klub był nieczynny jeszcze o tej porze. Godzinę wcześniej zaprosił menedżer paru swoich kolegów i robiliśmy taką fajną sesję przy zamkniętych drzwiach. Polatałem sobie dość śmiało. Nie było totalnego szału, też oświetlenie oczywiście jest trudne bardzo, bo intensywne światło pada z zewnątrz, ale mimo wszystko jestem zadowolony, szczególnie z paru takich scen,
które podczas tej sesji zrobiłem. Także te trzy wnętrza myślę, że rozszerzę, bo mój arsenał, jeżeli chodzi o filmowanie małymi dronami, cineupami z rozebraną Hero, się na pewno poszerza i myślę, że to jest potencjał, żeby zrobić coś więcej w przyszłości. Na miejscu trzecim na pewno plenerowe sesje, które robiłem podczas imprez typu najazd barbarzyńców albo teraz ten zlot balonów. To było mega, bardzo fajne. Miałem pełną współpracę z organizatorami i fajnie, bo miałem też akredytację, miałem wstęp właściwie wszędzie i dużo ciekawych rzeczy mogłem zrobić. Ludzie mi też mnie przeszkadzali, bo mieliśmy ochronę tam. Można było spokojnie sobie ustawić kamerę, pogadać na przykład z łucznikami. Przyjeżdżałem też na treningi, co było bardzo ważne, że nie tylko byłem na głównej imprezie, ale też dzień wcześniej po to, żeby się poznać z tymi ludźmi, na przykład właśnie z łucznikami albo z ludźmi z balonów. Pojechałem chyba 30 km na trening, żeby ich ponagrywać i się z nimi poznać. I efekty są naprawdę mega fajne, także te trzy sesje mogę powiedzieć, te związane z dymem, z łucznikami i ogólnie, jeżeli chodzi o rycerzy i te zloty właśnie historyczne, rekonstrukcje, bardzo fajnie to wyszło w tym roku. Jeszcze dodatkowo ten dym był i świece dymne, więc całkowity efekt rewelacyjny. Latałem Maviciem 3, latałem też oczywiście tutaj Cineupem małym i też latałem Cineupem trochę większym, bo Protek był i też Pavo 30, Protek 35 i Pavo 30 to były te moje drony, których używałem właśnie podczas tych sesji. No i Mavic 3, miniacza chyba użyłem też, Mini 3 Pro podczas jednej z tych imprez. Bardzo fajne, super imprezy. Trzeba uważać oczywiście, bo jak mam więcej sprzętu, jestem sam czy z kolegą, który też się czymś zajmuje, drugim dronem lata, to można trochę tego sprzętu stracić albo zgubić w rozbiór. Słuchajcie, miejsce drugie, jeżeli chodzi o wyzwanie i poziom trudności i ogólnie challenge organizacyjny, żeby wszystko pospinać łącznie z warunkami i oświetleniem i porą i technicznymi tematami, to były sesje, gdzie filmowałem ludzi quadem FPV, właśnie Pavo 30, głównie też Maviciem 3 robiliśmy to. I to, na czym polegały trudności, to na przykład ze świecami dymnymi, bo był fakt, że one bardzo krótko działają, tak około 40 sekund do dyspozycji było, żeby trzasnąć dobre ujęcia, żeby znaleźć odpowiednią pozycję, odpowiednio odnaleźć się w stosunku do ludzi, którzy mi pozowali. Mieliśmy dwie dziewczyny, które są fitness mistrzyniami, plus do tego też chłopaka, który też jest bardzo dobry pod tym kątem. I jestem mega zadowolony. Można by zrobić to trochę lepiej, jakbym miał pomoc, ale przy takich ekipach, przy takich ujęciach zwykle jest więcej osób zaangażowanych. My to robiliśmy praktycznie sami, więc i tak jestem bardzo zadowolony z tego, co robiłem i z tych efektów, które uzyskałem. Myślę, że jest bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o takie ujęcia, głównie na przykład w teledyskach, czy w podobnych montażach, czy na social media nawet, jak najbardziej. Można taką formę przyjąć, wyćwiczyć ją i stać się takim mistrzem właśnie formy typu właśnie teledyski, nie? Tego typu przebitki do teledysków. Super potencjał i z tego jestem mega zadowolony. No i słuchajcie, numer jeden absolutny, jeżeli chodzi o sesję w tym sezonie, to jest cały nasz pobyt na Korfu. Tam mieliśmy 9 dni. Na początku, jak tam przyjechałem i zobaczyłem, jakie tam są klify, jak się lata nad morzem, to wymiękłem, ale później powiedziałem sobie mniej więcej po dwóch dniach, że jak nie będę ryzykował utraty drona, utopienia na Zgula, ja bo miałem tam na Zgula 5 razem z Hero 8, tak, 8 całą, jeżeli nie będę ryzykował utraty tego zestawu, to nie zrobię dobrych ujęć. I przyjęło się tak, że ćwiczyłem coraz mocniej, coraz bardziej agresywne te loty były i bliższe powierzchni wody i tych kamieni, głazów, tych obiektów, które tam były nad wodą, że już ostatniego dnia, jak latałem, to dosłownie pół metra nad falami rozbijającymi się. Miałem to wyczucie, już wiedziałem mniej więcej na jakiej wysokości. I Korfu ma dobry potencjał. W ogóle greckie wyspy mają mega potencjał do latania. Mało policji było, oddalałem się trochę, bo nie byliśmy w sezonie mega turystycznym, tylko przed sezonem. Musiałem odchodzić tak mniej więcej 500 metrów od głównej plaży, tam gdzie były takie bardziej bezludne miejsca, czy skały, czy właśnie to wybrzeże było takie bardziej skaliste klify i tam latało się mega. Uważam, że
to był absolutny top, dlatego że już bliżej powierzchni wody nie mógłbym latać. Oczywiście, gdybym miał wtedy ze sobą quada long range z większymi pakietami i o większym zasięgu, to na pewno i z GPS-em jeszcze dałoby się zrobić coś lepiej. Ale i tak jestem mega zadowolony z tych efektów i Korfu jest moim topem. I słuchajcie, to jest mniej więcej ten top moich 5 najlepszych sesji, można tak to zestawić, z tego sezonu. Oczywiście sezon się jeszcze nie zamyka, dopóki jest jasno, to cały czas staram się nowe tematy znaleźć. Chcielibyśmy zrobić jeden temat z parkurem, chcieliśmy zrobić trochę jeszcze tematów związanych z dymami, ale też to, co jest fajne, to jest chasing. Próbowałem dogadać się z pilotem helikoptera, niestety wymiękł ten koleś. No szkoda, bo moglibyśmy mieć naprawdę dobre ujęcia, ale jego postawa była po prostu bardzo słaba. To nie było tak jak w Stanach, jak chłopaki latają na Moab, tylko tutaj naprawdę było kiepsko. Nawet jak latałem małutkim sinełupem wokół ośmigłowca, to już było ale, już miał jakieś halo do mnie. Natomiast mam dużo tematów z fantastycznymi ludźmi, gdzie jest potencjał po prostu do tego, żeby zrobić genialne ujęcia. Czy to są sportowcy, czy fitnessowcy, czy parkurowcy, czy inni outdoorowcy. Wiem, że jestem w stanie zrobić dużo ciekawych rzeczy. Też w tematach moto może być naprawdę mocno, ale nie chciałbym na razie mówić, bo nie mam takich ustaleń konkretnych. Cały czas staram się przynajmniej jeden ciekawy event zrobić jeszcze, jeżeli chodzi o sporty motorowe. To jest mniej więcej tyle. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze najfajniejsze sesje z tego sezonu, co Wam się udało zrobić, co chcielibyście jednak osiągnąć jeszcze i jak to wszystko rezonuje w Was, która droga Wam się najbardziej podoba i które projekty z tych, które przedstawiłem. Dzięki za uwagę, widzimy się wkrótce w kolejnym epizodzie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!